nietrafienie w dzień wylotu było mocnym przypałem. Graliśmy kiedyś koncert w burdelu, który spłonął. Akurat bardzo fajnie się gramo wprowadza na scenie bardzo duży spontan. Stało się, że osoba, która od niego pobrała pieniądze za ten koncert, już nie istnieje. 3, 2, 1. Jesteśmy na antenie, Maciej. Wiem, że to jest Q&A, ale niepytany chciałem powiedzieć, że odnalazłem swoje nowe połowanie. Gdzie to ping-pong? Z którym raperem najlepiej ci się pracuje? Najlepiej mi się współpracuje, to znaczy z wieloma osobami gram, także ciężko powiedzieć pod jakim względem. Najlepiej mi się współpracuje pod względem profesjonalnym ze Słoniem, bo zawsze jest przygotowany, ogarnięty, wie kiedy wchodzi i schodzi i co robi. Ale bardzo lubię grać też z Doguraleską, bo jest nieprzewidywalny i nie wiadomo kiedy wchodzi, a kiedy wychodzi. Nie wiadomo kiedy wchodzi i czy w ogóle wejdzie, czy może wejdzie, czy przyjdzie, czy zejdzie. Nie, z Górale bardzo fajnie się gramo wprowadza na scenie bardzo duży spontan i jest w tym taki prawdziwy hip-hop. Dziękujemy wam bardzo, jesteście zajebistą publicznością. Nigdy przed taką nie grałem. Macie przede wszystkim tą zaletę, że nie przeszkadzacie. Jeżeli chodzi o Słonia, to jest w pełni profesjonalny, czego Góralowi też nie można odebrać, ale są zupełnie inni. Jeszcze dużo sztuk grywam z Szelerinim. Szelerini wesele na ciele blizny i tuż. Z którym też bardzo dobrze się gra i też zawsze jest przygotowany. Także jakbym miał wybrać jedną osobę, z którą najlepiej mi się gra, to nie jestem w stanie na to pytanie tak odpowiedzieć, bo z tą trójką mi się bardzo dobrze gra. To byłby to pan. Też grywamy łączone koncerty, ale nie tak dużo jak z chłopakami. Także pozdrawiam Słonia, Szelera, Palucha, Górala i wszystkich ludzi, z którymi miałem okazję grywać. Ale jak mam wybrać jedną osobę, niestety nie jestem w stanie. Nie, bo nie powiem panu czego. Nie powiem. Można powiedzieć tu o pracy studyjnej, której tak za dużo nie ma tak naprawdę ze Słoniem, bo Słoń nagrywa w innych miejscach. Góral często mnie nagrywał i pod względem studia to z Góralem mi się najlepiej współpracuje. No czyli Góral 2 punkty dostał, czyli tak, z Góralem. Mamy to. I jakie kolejne kierunki podróży? Jakie kierunki kolejne podróży? No to jest pytanie do mnie, a zarazem do was, bo właśnie zakończyliśmy pierwszy sezon w Long Globetrotter. No i co? Takie rzeczy. I czekamy na wasze propozycje w komentarzach tutaj, gdzie chcielibyście nas zobaczyć znów w akcji we vlogu Globetrotter. A jeżeli ja bym miał wybierać osobiście, to bardzo bym chciał polecieć do Tajlandii, bo już tam byłem i z chęcią bym tam wrócił. Przyciąga mnie po prostu tam klimat, życzliwość ludzi i takie takie. Kolab, jaki chciałbyś najbardziej nawiązać przy produkcji nowego Kręci mnie winyl? Chciałbym zrobić Kręci mnie winyl 5, tytułowy kawałek, na którym by się znów pojawił Don Guralesco i chłopaki z ekipy Kręci mnie winyl, bo w końcu to moi ziomale, także jak stawiasz to na swoich. Myślałem też o numerze z White'em 2115, a bardzo, bardzo, bardzo chciałbym zrobić numer z Okim, który już kiedyś zaczęliśmy robić, a wspólny album z Chrisem Carsonem. Niestety numer nie doszedł do końca, gdyż Oki był mocno zabiegany. No ale to jest zawodnik, z którym bardzo bym chciał nagrać, czyli tutaj Oki. Przy jakiej produkcji spędziłeś najwięcej czasu i jaka według ciebie jest najbardziej dopracowana? To na początek odpowiem na drugą część tego pytania. Najbardziej dopracowaną produkcją jest KMV3. Śpiewać szanty wolę, stoję z bandą w kole, z bandą blanty smole, zrywam banderole. Moim zdaniem, jeżeli chodzi o singiel oraz studyjnie, jest to Smak Joyta. Ze względu na to, że wiedziałem, że to jest singiel, który może dać mi skrzydła i spędziłem nad nim masę czasów. Z Kreczem nagrywałem, pamiętam jak wyjeżdżaliśmy zresztą z tobą, Adam, na teledysk. Wiedziałem, że z Kreczem muszą być wypasione. I siedziałem nad nimi całą noc, no i myślę, że te skrecze nie straciły na czasie swojej wartości, są kozackie. Once again.
zresztą tak, jestem taką osobą, że lubię wszystko dopracowywać, więc to nie jest tak, że sobie dopracowuję jakiś tam jeden kawałek, a resztę odbębniam. Każdy numer jest dopracowany, ale najwięcej czasu spędziłem nad trzema kawałkami. One Up, czyli numer z Don Guralesco i Schillerem z albumu Olip, KRV3, tytułowy singiel Skręci mnie winyl 3, no i nasz ulubiony smak jointa, teraz smak aromy z kulopem, bublem i cechą. Ten numer uważam za najbardziej dopracowany i numer, któremu poświęciłem najwięcej czasu. Jaką największą produkcję chciałbyś osiągnąć jako Kręci mnie winyl Event Festival Track? No to zacznijmy od festiwalu łączonego z eventem, no bo to jedno przez drugie się rozumie. Myślę, że to by były urodziny, 15 urodziny Kręci mnie winyl, czyli mojego brandu. Chciałbym bardzo je dopracować, chciałbym je zrobić już tym razem nie w klubie, ale w plenerze na dużej scenie bądź w jakiejś dużej hali koncertowej. I postarać się zaprosić gości, którzy pojawili się na tym krążku i tym razem nie tak jak na dziesięcioleciu Kręci mnie winyl zagrać kilka kawałków z tego pierwszego mixtape'u, tylko zagrać większość numerów stricte właśnie z czterech części Kręci mnie winyl, a do tego czasu mam nadzieję, że z pięciu części. Jeżeli chodzi o track, który chciałbym zrobić, no to tu wracam do Okiego. Oki to eksportowy towar. Za ile zjadłbyś gówno żula? Niestety, Patryk, nie stać cię na to. Chyba bym dla ciebie tego nie zrobił, mimo twojej sympatii do ciebie. No nie jestem w stanie tego zrobić. Widzowie będą rozczarowani, ale z drugiej strony może za parę lat ominie cię jakaś afera na YouTubie. Skąd zajawka na DJing i dlaczego akurat rap? Kiedy druga edycja warsztatów z DJ-em Kostkiem? Skąd zajawka na DJing? Zajawka na DJing ogólnie z kultury hip-hop, jak każdy małolat na początku, co? Jeździłem na desce, na rolkach, próbowałem swoich sił w graffiti, coś tam próbowałem rymować, bity robić i zostałem przy DJingu. A dlaczego? Bo chodziłem na oldschoolowe imprezy do klubu Esculap, już aktualnie nieistniejącego. Jest to legendarny klub poznański, w którym odbywały się rapowe i nie tylko rapowe imprezy, bo odbywały się też tam elektroniczne imprezy takie jak Trezor. Chodziłem na te imprezy, po prostu obserwowałem DJ i no, w moich oczach ci goście robili coś niesamowitego. Dlatego w to poszedłem, a bardzo mnie pchnął do tego mój serdeczny przyjaciel DJ Kostek, no, z którym spędziłem dużo czasu właśnie ucząc się jakichś trików. On mnie wprowadzał w tą zajawkę, także Kostek, z całego serducha pozdrawiam. I tu przechodzę do odpowiedzi na pytanie, kiedy następne warsztaty z DJ Kostkiem. Mam nadzieję, że już druga edycja warsztatów w KMV Studio z Kostkiem na początku przyszłego roku. Myślę, że styczeń jest takim miesiącem, gdzie dużo imprez się nie gra, że wszyscy się luzują po Sylwestrze i to będzie dobry czas, żeby w styczniu zaprosić Kostuchę na warsztaty i pokazać wam Real DJs. Kiedy nowy numer i z kim? Kiedy nowy numer i z kim? Najświeższy, właśnie to będzie kręcone pojutrze, jeżeli was to naprawdę interesuje. Pojutrze kręcimy ze Słoniem drugą część mojego warm-upu. W pierwszej wystąpił nikt inny gościnnie jak Don Guralesco. Tym razem pojawi się Słoń. Będzie to mój autorski set rapowy połączony z miksem teledysków wideo. A na koniec gościnnie wystąpi mój dobry kolega sceniczny i nie tylko, Brandon Słoń. Słoń w SRH, cały czas rogi w górę. Także rogi w górę, trzymajcie za to kciuki, bo to będzie gruby projekt. Co u ciebie? A u mnie życie w ciągłym pędzie i nieustające pasmo sukcesów. No jest wszystko w porządku, jest dobrze, dobrze robią. Dobrze, wszystko jest w porządku. Jest git. Nie, tak naprawdę jestem mega ostatnio zalatany, chyba jak każdy w tym kraju, kto ma kilka prac, a nie jedną. Jakbym szedł w saunie, pod górkę. Opiekuję się małym dzieckiem, buduję dom, prowadzę studio, gram koncerty i staram się powiązać po prostu codzienne życie z tym wszystkim. Trudno znaleźć dobrą opiekunkę do dziecka, ale jeszcze trudniej znaleźć dobre dziecko.
czy jakieś showcase DJ-ów z KMV? No showcase'ów z Kręci Mnie Winyl trochę wyszło, możecie sobie sprawdzać na naszym YouTubku. Poprzedni DJ set, o którym mówiłem, też jest showcase'em, także kiedy? No już niebawem, w listopadzie mam nadzieję, najpóźniej w grudniu 2023 ukaże się warm-up. Połączony, no tak naprawdę ukaże się showcase DJ-ski mój, autorski. Także zapraszam. Największy przypał, który był na wyjazdach, jaki utwór wpłynął na twoje życie i dzięki niemu jesteś tu, gdzie jesteś? Czy miałeś kiedyś kryzys twórczy? Przypał na wyjazdach, tak. Zdarzył się jeden, no uciekł nam samolot. Nie weszłeś! I musieliśmy wracać po prostu w niecodziennych warunkach, trochę inaczej niż sobie to zaplanowaliśmy. Trochę nam się wszystko przesunęło, więc jeżeli chodzi o wyjazdy, no to nietrafienie w dzień wylotu było mocnym przypałem. No i ciężkie jest życie DJ-a. Tak, przechodzić tą walizką człowieku po tych hotelach, wśród tych palm. A jeżeli chodzi o przypały na imprezach, bo podejrzewam, że to też jest skierowane pytanie o to i o to, no to jak pojechałem do Holandii z WSRH i z DG, spotkaliśmy organizatora klubu, który nie do końca się okazał profesjonalnym organizatorem. Umówił się z nami pod śmietnikiem na rozmowę. Myślałem, że nas przyjmie w klubie jak normalny człowiek. I ogłosił nam info, że wpłacił zaliczkę do klubu za wynajęcie sali, ale okazało się, że osoba, która od niego pobrała pieniądze za ten koncert, już nie istnieje i tymczasem nie zagramy w klubie, a zagramy w pomieszczeniu zastępczym, które załatwił. Okazał się to, no nie nazwał nawet bym tego squatem, raczej to był jakiś opuszczony dom z biurkiem i kolumną aktywną, na której zagraliśmy swój koncert, ale i tak ci dziękujemy kolego, bo wiem, że już na pewno do ciebie nie wrócimy. Jaki utwór wpłynął na twoje życie i dzięki niemu jesteś tu, gdzie jesteś? Okej, no to by musiał być to jakiś utwór z młodzieńczych lat, który mnie ukształtował, no bo jeżeli wpłynął na moje życie, to jak byłem młody, zapewne to była muzyka, którą puszczał mi mój tato. Co mnie ukształtowało? Bardzo dużo słuchałem wtedy z nim Grzegorza Turnała na przykład. Bardzo lubiłem Susan Vegas, ten kawałek Tom Dinners. Co tam jeszcze się słuchało? W późniejszych czasach, jak byłem zwariowanym skatem, słuchałem dużo Beastie Boysów, bo chciałem być tak jak oni, nieokrzesany. A kawałek, który wpłynął warstwą liryczną trochę na moje życie, taki po polsku, no bo wtedy też mój angielski nie był perfekt. To był kawałek Tymona Oto Ja, który wam serdecznie polecam. Jest to, jeżeli go nie słyszeliście, jest to kawałek o tym, że Tymon przedstawia się po prostu jako 100% hip-hopu. No moim zdaniem ten gość jest 100% rapowy i to jest numer, który wpłynął lirycznie, warstwą tekstową, jakby na to, kim trochę jestem. Sam się ukształtowałem, ale ten numer mi w tym pomógł. Oto ja, 90 kilo żywego hip-hopu. Zawsze jestem sobą, nie statystyką obopu. Oto ja, bluza z napisem na uszy w słuchawkach. Przez cały dzień wypasionych bitów suta dawka. Czy miałeś kiedyś kryzys twórczy? Nie, kryzysu twórczego nie miałem, tak zwanego wypalenia jeszcze. Na szczęście mnie to nie sięgło, ale na pewno poczułem coś takiego jak zmęczenie dużą ilością pracy. Już odpowiadając kolego na twoje pytanie, kryzysu twórczego nie miałem, nie chcę mieć i mam nadzieję, że nie będę mieć, ale były momenty, że bywałem zmęczony po prostu ilością koncertów, ale zawsze, gdy tak się dzieje, przypominam sobie, żebym mógł mieć inną pracę i na nowo zaczynam doceniać swój zawód. Because I love this job. Czy dałbyś jakieś wskazówki dotyczące DJingu początkującym w tym temacie? No oczywiście, całe życie to robię, także to jestem właściwą osobą, żeby wam to powiedzieć. Wskazówką dla mnie najważniejszą jest konsekwencja. Bo jeżeli robisz coś konsekwentnie przez lata, to w końcu no, uda ci się wyrobić własny styl jakiś niepowtarzalny. Myślę, że kolejną dobrą radą jest obserwowanie zawsze lepszych osób od siebie, czyli osób, które są na wyższym levelu, bo dzięki nim się po prostu podciągasz wyżej i pniesz się w górę, jeżeli ćwiczysz.
I kolejną radą jest, w sumie na to nie ma rady, ale jest odrobina szczęścia i pojawianie się we właściwych miejscach o właściwej porze z właściwymi ludźmi, gdzie może nawiązać właściwe kontakty po prostu. Ja wam dam radę, bo w ogóle nie jestem DJ-em, że dobrze jest, jak DJ gra dla ludzi, a nie dla własnego... O, to ego. Jest... No, ale Adam tu ze mną wiele przebrnął i wie, że ja gram dla ludzi, dla siebie i też nie zamykam się w jednym gatunku, także jeżeli trzeba przymiksować, to miksuję, jeżeli trzeba przymulić, to przymulam, a jeżeli trzeba zrobić swoje, to robię to swoje cały czas. Co sam chciałbyś usłyszeć, jak zaczynałeś przygodę z dekami? No, ćwicz gościu, rób to, a może ci wyjdzie. To bym chciał usłyszeć. To wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno zajebiście, ale to zajebiście ważne pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Limitowany drop z hoodies z haftem kręci mi winyl. Rowerek jakiś i joint może. Limitowany drop z hoodies, ok, czyli chodzi o bluzę z kangurkiem, tak, i z kapturkiem, nazywaną w tych czasach modnie hoodies. Si. Tak, nadchodzi taki drop i ukaże się 23 listopada na DJ Soli na kontakt, także możecie wbijać. Również fajny drop hoodies wam polecam, ten, który mam na sobie od Aroma King, który możecie zdobyć na ich stronie. Taki kapturek, patrzcie, młotki, można się w całości schować. Także polecam, a mój drop KMV właśnie z haftem ukaże się 23 na mojej stronie. Doskonale. Czy masz jakieś śmieszne historie z Betony Studio? Fajnie by było, jakbyś opowiedział chociaż jedną. Betony Studio to były czasy 2011. Zaczynałem swój projekt, pierwszy w sumie autorski, Kręci Bibel 1. I śmieszne sytuacje. Ogólnie tam śmiesznie było cały czas, więc ciężko się skoncentrować na jednej akcji. Wyglądało to tak, że na co dzień paliliśmy grilla na dachu, schodziliśmy z dachu do studia i nagrywaliśmy. To był jeden wielki, niekończący melanż, więc tak naprawdę dużo z tego nie pamiętam, ale no, można powiedzieć, że całe Betony to była jedna wielka, śmieszna sytuacja, ale przypomniała mi się jedna, jak sam zaczynaliśmy, otwieraliśmy studio i bardzo się wspinaliśmy na datę otwarcia, w której miał przyjechać Góral z Mateo, żeby zarejestrować swój kawałek. Mój kolega, który ze mną budował to studio, był odpowiedzialny za budowę kabiny, w której realizowaliśmy wokale. Wiadomo, że czasy były takie, a nie inne wtedy. No nie była to akustyka rodem ze studia z Nowego Jorku, tylko mój kolega kupił bardzo dużą ilość styropianu i zbudował pomieszczenie, które było wielkości 2x1, w którym miał się zmieścić Don Góralesco. No i okazało się, że tak obudował kabinę tym styropianem, że wytworzyła się tam taka temperatura, że nie dało się oddychać. Więc jak Góral przyjechał, nagrał pierwsze 5 wersów i stwierdził, powiedział: spoko chłopaki, ale zdejmijcie trochę styropianu, ja tu wrócę za jakiś czas, może coś nagrać. Także mi się wydaje, że to był taki mały faster tego studia. Ale potem całkiem fajnie to miejsce prosperowało, zrobiliśmy już profesjonalną kabinę betonową z cegły, bez styropianu tym razem i już nie było tam gorące jak przy ognisku. No, ale no, myślę, że tam wszystko, co się działo, było zdrowe tak naprawdę. Nie będzie żadnych udziwnień. My jesteśmy normalni. No. Czy powstaną reedycje niedostępnych już albumów takich jak Kręci mnie winyl, Gościnnie 1, Zbiór myśli oraz Westerny z Ry 23? Oczywiście, reedycje z Ry 23 nie pojawią się. Gdyż gadałem o tym z Ry 23 i stwierdził, że po prostu ilość krążka, która wyszła wtedy, to jest taka ilość, która powinna się ukazać i to starczy. Reedycje pojawią się na przykład teraz, pojawia się reedycja Kręci się winyl gościnnie, kolega pytał o numer 1, a pojawia się reedycja Kręci się winyl gościnnie 2, która będzie dodawana do mojego drugiego mixtape'u Kręci mnie winyl 2, który ukaże się tym razem na winylu zielonym w limitowanym nakładzie 500 sztuk i do tego właśnie będzie dodawana reedycja drugiej części gościnnie. Zbiór myśli to był szybki projekt, który był dodawany tylko do preorderu poprzedniej części Kręci mnie winyl, więc wydaje mi się, że trochę by było nabijaniem fanów w butelkę wypuszczać to dodatkowo. Skoro było to dostępne tylko w preorderze, to tak zostaje i tego się trzymaj. Także zbiór myśli odpada,
Western 1 odpada, a Kręci się winyl gościnnie 2 pojawi się przy okazji nowego winyla. Jakie masz najlepsze wspomnienia z tegorocznej rap stacji? No najlepszych na pewno nie pamiętasz, więc to jest może najlepszych na pewno nie pamiętam, ale nie, rap stacja to jest festiwal, który po prostu ubóstwia mnie. W momencie, gdy idzie reklama w internecie tego festiwalu, już to zaczynam tym żyć, przypominam sobie, co się działo w zeszłym roku i już myślę o tym, co będzie działo się w tym roku. Najlepsze wspomnienie, no to oczywiście wszystkie aftery na kontenerze, na plaży, na którym pewnie pojawia się w tym roku również, tak samo jak na main stage'u i old school stage. No w zeszłym roku po prostu ilość setów, które zagrałem na rap stacji była mocna. Mogliście to zobaczyć na banerach promujących ten festiwal, że tak naprawdę każdego dnia grałem po kilka razy. Zaczynałem o 16:00, ciągnąłem tę imprezę na dużej scenie do godziny tam drugiej. Potem przenosiłem się na kontener i grałem do 4:00 i tak to trwało 3 dni, więc może spałem mocniej przez te 3 dni, 12 godzin. Cała rap stacja jest zajebistym wspomnieniem. Polecam Wam ten festiwal z całego serducha. Tak samo jak Wam polecam festiwal Wrocław Hip Hop Festiwal Fali Stulecia, który odbędzie się 24 listopada, na który Was zapraszam już teraz. Do zobaczenia. Zagraliśmy raz, dwa, trzy, cztery, pięć razy. No i dzisiaj dzień ostateczny. Kończę o 3:30. Najlepszy i najgorszy koncert z Trumbalskim. O najgorszym już mówiłem, o tej Holandii, co organizator się okazał nieogarkiem trochę mocnym. A najlepszy koncert ze Słoniem, myślę, że to była właśnie rap stacja. Wbrew pozorom nie jechaliśmy tam w całym składzie, bo miał być z nami profesor Smok, który wtedy miał jakiś tam prywatny wyjazd, który podbija Słonia na scenie i ta rola spadła na mnie. Graliśmy Poreto przed Ojo, które było w mocnym piku i było ciężko, myśleliśmy, że nam będzie ciężko utrzymać się jakby ten hype Poreto. Jeszcze na samym początku zaczął padać deszcz naszego koncertu, no i wbrew pozorom po prostu ludzie skakali na mokrej plaży, cali zmoczeni pod parasolami, jechali z nami wszystkie teksty i mimo to, że nie byliśmy w pełnym składzie ze Słoniem, jakby we dwójkę, tylko DJ rapper, no pociągnęliśmy tą sztukę bardzo mocno. Myślę, że osoby, które tam były, propsują to do dzisiaj i wspominają to bardzo dobrze. A przepraszam, jeżeli jeszcze coś mogę dodać. Graliśmy kiedyś koncert w burdelu, który spłonął pod Warszawą. Przyjechaliśmy na sztukę, okazało się, że gramy w burdelu. Kiedyś graliśmy koncert w burdelu, nie? I Słoni o tym wspominał w CGM, jest tego mocny viral, w ogóle poszedł. Ja stwierdziłem, że już skoro gramy w burdelu, to postaram się mocno napić, żeby tego po prostu nie pamiętać. I... Wtedy to były złote lata, że tak powiem, naszego pijaństwa i tak dalej. Sojna był tak, kurwa, wyłączony. Człowieku na tej scenie miał niepodłączone, kurwa, miał deki niepodłączone do prądu i się wkurwiał. Nic nie działa! Pamiętam, że laptopa nie podłączyłem w ogóle do prądu, grałem na baterii. Gramy ten koncert i nagle pojawia się, no ja już byłem mocno jakby poza strefą komfortu, w której się łatwo pracuje i tylko pojawił się ten dźwięk z Windowsa, taki że laptop się rozkładował i Słoń tak dalej spojrzał. Mamy mu życzymy, nie podłączyłeś idioto sprzętu, gówno w kół, nie gram tu. A ja nie wiedziałem, gdzie jestem, ale się okazało, że byś w burdelu, potem tydzień później pojawił się wiadomość jak normalnie. To był chyba w Żyrardowie, no gdzieś pod Warszawą, chyba Żyrardów to był. Pojawił się komunikat, że ten dom uciekł, po prostu spłonął. Taki zrobiliście ogień. Taki zrobiliśmy ogień, wiesz, demonologię. Dzieci ognia. No to pięknie. Aper Smoke pyta, kiedy dograsz się do mnie? Cały czas nad tym pracujemy. Rafi ma być u mnie teraz w piątek, bo Rafi też będzie na tym kawałku. Nasz kolega Chińcu powbijał już wokale na ten numer. I jak to wszystko będzie złożone w całość, ja dogram swoje skrecze i oczywiście odeślę Ci ten utwór. Na razie musimy nagrać Q&A. Jaki kebab wolisz? Z barana czy z kurczaka? Oj, to jest, ja zawsze biorę mieszany, więc tu jednak nie jestem w stanie wylosować, czy z barana, czy z kurczaka. Jestem fanem kebabu. Zawsze twierdziłem, że jak to mówi DJ Tunizjano, kebaby są the best.
Najlepszy kebab, jaki mogę wam polecić i jaki jadłem, to jest kebab w Berlinie, na który regularnie, jak jesteśmy w Berlinie z moją żoną, jeździmy. Kosztuje zaledwie 5 euro, jest przepyszny. Oczywiście uwielbiam kebab w bułce, nie w rolo. Bardzo lubię też na talerzu. Nie z frytkami, tylko z ryżem, żeby się nie opychać. No i mieszany, i sosy też mieszane, i niestety nie na ostro już, bo zdrowie mi na to nie pozwala. Ostatnie pytanie od Marleny, dosyć nietypowe. Jakie śledzie dziadzia polecam? Tak, Marlena, czytałem to pytanie, bo zadałaś je właśnie pod postem wideo, na którym jedliśmy śledzie na urodzinach Górala na jakimś pitstopie na trasie i pytałem specjalnie od Górala, jakie śledzie polecam. A więc odpowiedź brzmi tak. Kupuję śledzie w płatach, odsala je, żeby nie były mocno zasolone i dopiero wtedy je sobie sam marynuję, czyli zdejmuję tą jakby sztuczną marynatę, którą przygotowują firmy, które marynują śledzie i on robi swoją marynatę i dopiero wtedy je marynuje, czeka tam 2 dni, aż one przesiąkną tym wszystkim i częstuje ich kolegów i sam spożywa do tego zimną substancję wzmocnioną procentami. Nagramy. Co by śledź się dobrze przegryzł, bo jak wiadomo rybka lubi pływać. Ale też go zapytałem dogłębnie o to pytanie, żeby ci odpowiedzieć i jeżeli jest już w sytuacji kryzysowej, nie może nabyć śledzia w płatach, w prawdziwym rybnym, kupuje Lisnera. Po prostu. Także myślę, że bardziej się na to pytanie nie da odpowiedzieć. Także śledzie w płatach w rybnym, bądź tania wersja Lister, to są śledzie, które dziadzia kocha. I to nie jest kryptoreklama. I to nie jest kryptoreklama, to jest real talk. Jakby nie było. Dobrze, myślę, że poszło nam to bardzo sprawnie i zabawnie. I też nie wykluczamy, że nie jest to nasz ostatni Q&A, więc... Jeżeli będziecie to klikać, to na pewno będziemy robić to częściej. Na ten moment polecamy wam subskrybować nasz kanał i kliknąć dzwoneczek, jak już wcześniej mówiliśmy, by być na bieżąco z naszymi produkcjami. A tymczasem tutaj do góry wam się pojawi playlista wszystkich 10 odcinków Globetrotter, które możecie sobie sprawdzić. Nasze przygody szalone dla Aroma King. A my widzimy się gdzieś w jakimś pięknym miejscu niebawem. Dokładnie. Salut!